jego sportowo wysoko stojącego Ferrari dotychczas we Freak Fightach. Na Diego, nie? Gdzie mnie pokonał? Nie, no, żartuję, kiedy? W której rundzie mnie pokonał? Żartuję, żartuję. No to widzicie, bo nokautuje, ale też kogo i w jakiś sposób i tak dalej. No przecież na przykład hejter, ostatnia walka, bo oceniamy. No i co, no hejter, no z całym szacunkiem, no wiadomo było, że tak będzie. Zadowolony jest, że wygrywa z takim właśnie jak hejter, chociaż hejtera lubię. Czy z bombą, który mówię, wyprowadził nie, dwa bombą ciosy. To ja uważam, że dwa ciosy, bomba wyprowadził dwa czy trzy ciosy przez całe dwie walki. No to proszę się. No. Przez dwie walki, trzy ciosy. Ale, cztery. Ale dobra, ta walka z hejterem, ale... czemu w ogóle była? Po co mu odbudowano? No, bokser, ty jesteś jednym z włodarzy. Dlaczego była ta walka z hejterem? Dlaczego mu budujecie jechali dosyć mocno? Jaki jest sens? Jezus, jakie pytanie ofensywne. Dawaj, dawaj, no nam zadajesz to teraz my tobie. I hejter i Ferrari zgodzili się na tą walkę. Dobra, ale to jest, wiesz, to jest tak, jakbym powiedział na przykład, że... Wiesz, ile ja im propozycji składam na walki? Nie. To będzie za dużo, masz przewagę. Ale, że, co, że, ale że ty chcesz z Ferrarim walczyć? Nie, no dobra, dlaczego? Nie. Dobra, ale to, nawet ale przecież, od ciebie. Mówię... Ale przecież, Adi, no to wydaje mi się, że... Ale czekajcie, Dlaczego to zestawienie? To było dziwne zestawienie. A dlaczego wcześniej mówiłeś o Rudym, no właśnie, że jest swoim przystankiem, też jest w sumie takim laczkiem do innej walki. Ale dlaczego odbijasz piłeczkę? No odbijam, ponieważ równie dobrze mógłbym zarzucić to, że my budujemy rekord dla ciebie. Odpowiedz mi na pytanie. No. Nie budujemy rekordu Amadeusza Ferriera. Dlaczego walka z hejterem? Bo tak się dogadali, chłopaki. Oni się dogadali. Czyli teraz zawodnicy się dogadali. Nie, oni się nie dogadali. Ale chłopaki z Fame rozmawiali na ten temat z Amadeuszem i z hejterem i ta walka była już gdzieś tam, kurwa, zaparkowana. No dobrze, ale teraz twoje perspektywy. Jesteś jeden z włodarzy, masz swoje tam udziały. Obaj się zgodzili, i na przykład, też, żeby czy z twojej perspektywy był sens w tym pojedynku? Miejsc mecz twój. Moim zdaniem... Średni pojedynek. Ale słuchajcie, z racji tego, że no, w jakimś tam sposób odpowiedziałem na swoje pytanie, no to teraz odbijam piłkę do ciebie. Równie dobrze Kacper Błoński, jeżeli by był z tobą, no bo wiadomo, że też ty mówisz o tym budowaniu rekordu Ferrari, no bo nie przepadasz za nim za bardzo. No to równie dobrze mógłbym zarzucić tobie, że budujemy ci rekord, skoro sam uznałeś Rudego za dobra, no, liścia, nie? To teraz tak, uwaga, wymieńmy. Ferrari, Haribo, ten. Ale tam nie było wcale, hejter. Ferrari tam nie był wcale, nie wiadomo jaki faworyt na tym rynku. To wymieńmy mi. Dobrze walczył Haribo. Wiewiór, Malczyński, Don Casio. Kto tam jeszcze Daniel był? Magika. Daniel Magika. Pierwsza moja walka. To się nie. Dobra, dalej. To powiedz mi, podaj mi jeszcze, kogo miałem, z kim były jakiekolwiek wątpliwości. Ja, stary, nie byłem pewny, wiesz, w 100%, że, wiesz, że będę aż... No na takiej lepszej nie dużo, ale, dużo no dobra, ale i ja też się zgadzam w 100% z Adrianem, że jeśli no patrząc na, porównujesz zestawienie jedno tak do drugiego, okay, to dysproporcja umiejętności to kto był jeszcze średniakiem u Ferrariego? Hejterem była dużo stary, większa. Ten hejter walił melanż przed tak walką, a Rudy się przygotowywał tak mega konkretnie jeszcze z Szulim do tego. Równiejszy pojedynek, jeśli tak patrzymy umiejętności. Ale to po czasie dopiero zostało stary, zweryfikowane, a na samym początku... Nie porównywać jednego do drugiego, bo to było w ogóle... Kurwa, powiem tak. A inaczej, a podaj mi jeszcze drugiego średniego przeciwnika, bo mówię tutaj, że hejter jest średnim przeciwnikiem dla Madiego. Średni przeciwnika Madiego jeszcze jeden. Haribo. Ja się no zgadzam. Nie, nie uważam. No. A ja uważam, nie, no jakie dość razy. Ale dlaczego? Dlaczego? Haribo nie pokazał się jakoś średnio. Wtedy Haribo, ale to nie chodzi jak się pokazał, tylko no jak właśnie to wyglądało przed pojedynkiem. Jaki stary ma sens? To jest po pierwsze. Po drugie, ja walczę z zawodnikami, którzy już wiemy o nich. Co, jak walczył, tak nie dostaje świeżaków, więc co ty gadasz? Ale on dostał tak samo, kurwa, przeciwnika. Kto? No Ferrari teraz. Nie no mega dobry. Jedna na wygrana, tej samej... trzy porażki i no contest. I to jest mega dobry rekord. No dobra, a Rudy 1-1. Nie. Od początku zobacz na reakcję ludzi po ogłoszeniu tej walki i po pojedynku. No, czy mismatch było wiadomo, że to się tak skończy? No czy, tak, ale nie. Wiadomo, czy był mismatch? Okej. Okay. Ja tutaj mogę się zgodzić, że po czasie widać, że to był mismatch. Ale nie mogę się zgodzić z tym, że budujemy Ferrariemu rekord. Bo kurwa to, że on miał jedną walkę może jeszcze z Haribo więcej niż ty, jeżeli chodzi o tych średnich. No to dobra, to jest jedna walka więcej tylko. Tak. Ale ja się nie kłócę po to, żebyśmy się mi dawali średniaków, bo ja ich nie chcę, chcę jak najlepszych. Chcesz napierdalać. No tak, ale zarzucasz Ferrariemu, że ma budowane. Amadeusz Ferrari. Amadeusz Ferrari. O, Ferrari. Jest, jak to ty odbierzesz? Zarzucam. Czekajcie, no to na reżyserkę.
Jest, przerzućcie go na reżyserię. Ogarniamy. No, siema. Zadzwońcie do niego. Tak. Ale jedna rzecz jest istotna. Ja tylko dokończę, bo Adrian tak faktycznie walczy o zaznaczenie. Nie słychać. Wiesz, ja ci powiem, o co chodzi. Halo? O. Jeszcze sekundę. Siemano, Amadi. Elo. Władca piekła. Siema, siema. Bo rozumiem, że widziałeś program, tak? Nie widziałem całego. Widziałem powiedzmy ostatnie pół godziny. Aha, no to idealnie w sumie, bo w ciągu pół godziny największy koktajl informacji na twój temat był powiedziany, no i jakby możesz to skomentować. Może powiedzieć, bo tam słyszę, że Polak ze mną wygrał, to chciałem powiedzieć, że jasne, Adi, możesz nam teraz też wstać z fotela jak wtedy i poczuć się wygranym. Wstawaj, wygrałeś. Ja nawet śpiąc samą wygrywam, więc taka jest akcja. Taka jest, ta mistyfikacja jest taka. Tak. Ja powiem tak. Pozdrawiam Bandurę i Ginolda, a całą resztę mogę zrobić jednego wieczora, nawet na następnej gali. Mój dobry. Pozdrawiamy. Tak. A kto pytałeś? Ty też jesteś Bogdan. Ale kurwa, ja stary ten. Ja jestem na fotelu, a wy na sofach siedzicie. Amadi, a powiedz... Mam nadzieję, że zawalczy jeszcze z każdym z panów siedzących tam przy stole. Kacpra Błońskiego lubię, to pozdrawiam serdecznie. O, dziękuję, pozdrawiam. No jestem gotowy na każdego z nich. Amadi, a powiedz o tym, o limicie. Czy ty byś się zgodził na limit, nie wiem, 7-3, 7-4 na walkę z Łaszczykiem? Nie, ja się zgodziłem raz w życiu na 74 i to było kilka lat temu, jak walczyłem z Polakiem i nigdy więcej tak nisko po prostu nie dam rady zejść, bo już jestem za stary na to. Ale zgodziłbym się na przykład na ten limit 77. A na przykład jakby... Zgodzę się dlatego, tego muszę ci dokończyć, ponieważ po prostu Łaszczyk nie ma odwagi walczyć w wyższym limicie wagowym, mówi o tym wszem i wobec, więc jestem zmuszony, ale szczerze mówiąc, jest on dla mnie tak łatwym wyzwaniem, że z przyjemnością następnej gali zejdę dla niego. A powiedz mi, a jakbyś dostał taką na przykład propozycję, bo jak już nie chcesz schodzić 7-3, 7-4, bo wiadomo, że tak jak powiedziałeś, nie zrobisz tego limitu, na przykład na 7-7 w dniu walki, jakbyś miał mieć ważenie, to byś się zgodził? Czyli powiedzmy, w dniu walki to ja jestem jakiś odwodniony wtedy, bym był, albo jakiś niedożywiony od miesiąca, no to kurwa, jak chcecie mnie nieżywego wrzucić do klatki, to niech po prostu powie, że ma osrane gacie i tyle, bo... Wiesz, o co chodzi. Ale ja nie jestem jego głosem. Ja pytam ciebie po prostu, na co byś... Właśnie, a ja mam w ogóle dobre pytanie dla Turskiego, nie? A? Nie wiem, ty raczej nie byłeś aż takim przeciwnikiem freaków na początku, jak to się zaczynało. No ale... jestem, ja to cały czas czekam. No i ja to pytaj włodarzy, ja jestem gotowy zawsze i wszędzie, Kasper, chętnie się zmierzę, bo ja jestem przekonany, że ty myślisz, że jesteś dobry, a uważam, że... Skończę się spokojnie w pierwszej rundzie, nie? Ja po prostu uważam, że po tym, jak spędziłem z tobą trochę czasu w Hiszpanii na tym projekcie Spontan, zauważyłem, że ty nie jesteś tak charakterny, na jakiego się kreujesz w internecie po prostu. Jeśli przebywałem z tobą w jednym towarzystwie, to zobaczyłem po prostu, że nie jesteś takim kozakiem, którego z siebie robisz. Próbujesz się w ten stan jakby wprowadzić. Drogi Kacperku, ja wtedy miałem jeszcze przerwane ścięgna, więc nawet nie miałem ochoty zjeżdżać ze zjeżdżalni, bo się bałem, że nie wrócę do oktagonu i dlatego mówiłem w wywiadach, że masz mój błędny obraz, bo widziałeś mnie z tak poważną kontuzją, że bałem się cokolwiek zrobić, rozumiesz? Bo się bałem, że tak. Nie, mi się przypomniała mi się jeszcze inna sytuacja, już chuj z tą zjeżdżalnią, bo to jest co innego zupełnie, ale pamiętam, że szliśmy gdzieś na spacerze i zaszczekał gdzieś pies w nocy i ty strasznie się tego psa tak zestrałeś, tak czuć, kurwa, że... Ja też się boję psa, tak, ale... I to stworzyło mi w głowie obraz tego, że po tej... Poczekaj sekundę. Że po tej sytuacji, kiedy tam te wszystkie afery, kurde, ciachane z tobą się wydarzyły, mam wrażenie, że na twojej głowie została odciśnięta taka rysa i że jeśli ktoś wejdzie na ciebie pewnie, to ty będziesz miał jednak ten lęk i to powróci do ciebie. I wiem, że ja na 20 jestem w stanie ci to przypomnieć po prostu w klatce. Ojej, Boże. Nie, no powiem tak, ogólnie cię lubię jako człowieka, ale jako zawodnik to
to no, dla mnie jakby mi dziecko puścili do oktagonu, byłoby to samo co no, ty robiłeś taką walkę, że wziąłeś sobie dziecko do oktagonu, a teraz fajnie by było, jakby ci się postawił ktoś normalny, tak? Ale mogę ci powiedzieć, że skoro ktoś wbijał we mnie sprzęt, że tak to nazwę, i ja to kurwa przetrwałem, to co ty mi możesz z nimi zrobić w oktagonie. A co do psa, to ja może się spytać Krystiana, który był naszym kamerzystą, my poszliśmy pobiegać w pierwszy dzień. I psy tam wyskoczyły i po prostu nie miałem ochoty znowu, żeby wyskoczyły te psy. Ja nie mówię, że to jest coś złego, że boisz się psów, tylko ja wtedy zauważyłem u ciebie, że ty nie jesteś takim kozakiem, na jakiego się kreujesz po prostu. Chłopie się karaluchów boję. Ale w sumie zauważyłeś mnie w sytuacji, nie widzieliśmy też sytuacji, w której ktoś tam, nie wiem, podniósł na mnie rękę czy coś takiego, nie? Nie, tak, tylko mówię potem jakie są odczucia moje wobec twojej osoby, a myślę, że to jest bardzo ważne. Ja mam propozycję lepszą, ja tą walkę nie powiem, że zrobię w gratisie, ale mogę zrobić za 1/3 normalnej stawki, że po Łaszczyku możesz być ty w następnej gali. Jeśli Łaszczyk oczywiście podpisze. Dobra, dla mnie spoko. Jak mu się oczy zaświeciły. Dla mnie fajnie, bo kurwa widzę, że stary jest. Zaczęło się jakieś podłoże. Amadeusz, jako że się dobrze znamy. Jako, może dobrze się znamy, jako że mówisz, że mnie lubisz, ja do ciebie też nie mam żadnych problemów, lubię ciebie jak no. ten, więc mam nadzieję, że tutaj jeśli my nie mamy jakichś konfliktów takich personalnych, to że będziesz dotrzymywał słowa i twardo teraz jak dajesz jakieś deklaracje, to będziesz się tego trzymał i pokażesz, że nie jesteś farmazonem, jak tutaj na przykład Alan nazywa cię farmazonem, wobec mnie nigdy nie byłeś farmazonem, ale w tym momencie jak odpuścisz tą walkę i zrezygnujesz z tego, to się nim okażesz na 100%. Nawet nie ma takiej możliwości. Dla mnie ty jesteś dla mnie jesteś bonusem do gali i łatwym nokautem, rozumiesz? Dobra, no ja na przykład to czekam, aż zrealizujemy to. Tylko daj mi dokończyć. Jako człowieka cię będę szanował, ale jako sportowca czy zawodnika będę mówił na głos to, co w rzeczywistości sądzę, więc jakiś konflikt sportowy na pewno będzie. Ja myślę, że na pewno będzie, bo ty jesteś człowiek benzyna, rzucam w ciebie petem i ty się podpalasz, więc nie mogę się doczekać. Znowu będzie. Ale właśnie, to jest takie przecież, że on stary tego nie przygotował. Poczekaj. Bo ja dzisiaj mam płat. Jak się wtrącę, ja dzisiaj mam płatną imprezę w Białymstoku. W drugie jutro, jak ktoś jest w Białymstoku, zapraszam, ale miałem dzisiaj wpaść na Kejdża, bo do mnie bokser zadzwonił. Tak, zadzwoniłem. W sensie, że nie wpadłem. Bo fajnie by się gadało. Ale to by się gadało. Bo Alan by liścia dostał. Gdyby Za co? Mówię sobie tak. Za co? Liścia wyrwał. Ogólnie. Chodź, próbuj. A za co? Za co liścia? Pecie, jeden. Ogólnie po prostu. A jaka argumentacja Ferrari liścia? Właśnie. Od ciebie liścia, kurwa. Halo? Kapiszonie jeden. Chyba rozłączył. Nie ma żadnego powodu. Za cały kształt po prostu. Jak wyśmiał. To chodź, ale próbuj szczęścia, kurwa. Wiesz, gdzie jestem, wiesz, gdzie trenuję. Chodź, kurwa, tutaj przyjeżdżaj, na garażową. Chodź, próbuj szczęścia. Ty, nie podawaj adresu. Za garażami. A Madi to jeszcze za garażami. Jemu chyba wyłączyliście mikrofon, bo nie słyszę, co Alan mówi. Słyszę, że coś jest, ale w tle, tak. Ja nie wiem, czy on to mówi z ironią. A Madi, podkręcać jeszcze to wyjście. Jak oceniasz walkę Alana ostatnią z Bandurą? Powiem tak. Ogólnie nie wypadł najgorzej. Problem tylko polega na tym, że on nie zostawia w oktagonie serca, tylko resztkę szarych komórek. Dlaczego? Już tłumaczę. Ponieważ w trzeciej rundzie miał świadomość, że przegrywa. I nie zaryzykował, tylko zaczął tańczyć jak Muhammad Ali i skrywać fightera. A gdyby miał serce do walki, to by postawił wszystko na jedną kartę lub chociaż trochę zaryzykował, a on nie podjął żadnego ryzyka, a wręcz przeciwnie się wycofał. I to jest, no to jest ten cały paradoks, to nie? Że Bravehearta. A jak oceniasz swoją walkę? Bo ja ci mówiłem właśnie o tym i dzisiaj też mówiłem o tym, że właśnie nie wykorzystałeś tej okazji, żeby zrobić naprawdę fajny knockout, gdzie miałeś przeciwnika. Kręcisz pod dymkę dobrą. Dobrze. To ja nazwę rzeczy po imieniu po prostu. Nie ukrywajmy, że
Znaczy, no kurczę, oczywiście można nazwać to wymysłem, że ja posiadałem kontuzję i po prostu nie stoczyłbym żadnego. No i z czego się Polak śmieje, kurwa? Ej, kurwa, zaśmiało się 5 osób, a tylko do mnie się dojebałeś, no. Nie pierdolę. Ty się śmiałeś, tylko ja się zaśmiałem. Ej, ale w sensie, z jednej strony ja też rozumiem, ale... bo szał walki jest i duża presja na tobie, że tego nie skończyłeś, ale myślałem, że ale no, to no, chodzi mi o to, że władca piekieł jest na tyle wyjątkowy, że potrafi to wykorzystać. Broniąc Ferrariego dzień przed walką. Ale to co ja miałem zrobić? No dobra, chodzi mi o to. Leżał na ziemi. Podnieś go. Ja od razu mówiłem, że on jest słabym. On... To było abstrakcyjne. Ja od razu mówiłem, że... Nie broń. No, kurwa, ktoś mówi coś? Nie, ty mogę mówisz. Sportowo mogę obronić go, bo wiem, że... Ja od razu mówiłem, że no, on jest dość słabym rywalem i że to będzie egzekucja już od pierwszej sekundy. Mówiliśmy się, że w siebie wpadamy i tyle. Mówiłem, że to będzie pierwsza runda i mówiłem, że nawet po wardze, że ta walka nie miała sensu, ale z drugiej strony, gdybym dostał innego rywala, to po prostu bym nie mógł zawalczyć na tej gali, bo ja leczyłem stopę. A co no, gdyby... Ja, ej, ale właśnie... Tylko ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. Co ze stopą? No właśnie, chciałem coś powiedzieć. Karol bo ja, a propos kontuzji, ja na przykład... Co? Miałem Karol udokumentowane medycznie i cały zarząd Heiligu to potwierdził, bo to się wydarzyło z Heiligiem. Słuchaj, tą stopą z haluksem kopnąłem cię w głowę i dlatego masz depresję, dziewczynko. I nie kozakuj, dlatego, że ty walczyłeś z Patrykosem i to walczyłeś z nim 3 rundy, a ja bym go skończył w pierwszej rundzie. Jesteś po prostu chujowym typem, którego znokautowałem tylko, w ostatniej walce. Tylko widzisz, ja robię wszystko, tylko ja... Jesteś tam nielamusem. Nigdy ze mną nie wygrałeś. I nigdy... Nie kozakuj do władcy piekieł, bo ja cię mogę zawsze znokautować. Zawsze cię mogę znokautować. I władca piekieł nigdy ja ze mną nie wygrał. To nauczcie mi jeszcze Polaka na następną galę. Tak. Ale hat-tricka nikt jeszcze nie zrobił na jednej gali. Ja uważam, że to by było bardzo ciekawe. Na początek bierzesz właśnie... Z przyjemnością to zrobię, przysięgam wam na życie, że mogę się podpisać na 3 walki i każdego jebię w pierwszej rundzie, bo dla mnie to są kurwa jebane lamusy, jeśli chodzi o umiejętności. A 4 byś zrobił, bo jeszcze nie ma problemu, podbijam. A jak ci Łaszczyk najebie, to wtedy też wychodzisz, czy nie? Tego bym nie zrobił z prostej przyczyny. Ja z tym panem się spotkam w następnym roku za duże pieniądze. Te dwie dziewczyny, które siedzą obok niego, czyli mówię o sportach walki, Błoński i Polańska, są zrobione na następnej gali, a Lan będzie walką wieczorową. Dobra, dobra. A co jak dostaniesz pizzę od Błaszczyka? Właśnie, bo przed chwilą mówiłeś, że Alan nie jest charakterny i nie walczył z Bandurą do końca. Czy ty będziesz na tyle charakterny, że jak się podpiszesz na 3 walki, to wyskoczysz 3 razy, obskoczyć w pierdol? Zacznijmy tak od tego, że nikt mnie nigdy nie skończył przed czasem, a ja mam największy stosunek knockoutów przed czasem we wszystkich freak fightach. Więc to ja, jak ktoś ma kogoś znokautować, to na pewno ja, a moją charakterność się nie bój, bo ja potrafiłem być przez kilka miesięcy pijany i wyjść bez problemu do wiewióra i z nim przewalczyć, a na przykład takiego Polańskiego... To byłeś głupi, a nie charakterny po prostu. Oj, to, że nie potrafiłeś, to nie jest wymówka, że nie potrafiłeś się zatrzymać. Po to federacja płaci takie pieniądze, a nie kurde, wiesz, nie wydałaś normalne walki fajne, a nie kurde, że ktoś melasz wali, tak jak hejter. Do tego, że jak go kopnąłem w łeb, to po prostu padł. Tak, tak, tak. Tylko mówi, żyj sobie w swoim obłudnym świecie. Ja widzę, że to ci pasuje, nie ma problemu. Masz czyli swój świat. 5 już jest Ferrari, czyli nie? Dobra, 3, czyli co, robimy to i co, to ode mnie, co ja wiem, jak wiem, mam powiedzieć jedną rzecz, on się tutaj zobowiązuje, że 10 naraz i zaraz dojdzie do tego, ty pieniędzy musisz oddać nie swoje, 10, ty musisz ja to, to, ty musisz tamto. Że jak do ciebie nie wyjdę, to nie dostanę wypłaty. Ale chcę tylko powiedzieć, że zaraz zacznie stawiać warunki, że ja muszę garze wyłożyć, że to, że tamto i dobrze wiesz, że do takiej walki by nie doszło, więc dobra, nie pierdolę, a poza tym ty sobie sam ze mną nie możesz nie dać rady, sam wykładać, na sam, więc jak ja mogę wskakiwać jako trzeci? Gali. Poczekaj, jeśli odważysz się wyjść na następnej gali, to nic nie musisz wykładać. Możesz sobie zatrzymać swoją część, ale bo i tak wiesz, że ja, będzie zagrał, jakby się jak ty nie możesz sobie sam normalnie ze mną dać rady, to jak ja mam wychodzić na trzeciego? Jak nie mogę sobie dać rady, to mam wstawić na to, jak leżałeś, kurwa, jak do dzisiaj wariacie, psychicznie do siebie? Nielegalnie, nielegalnie kopniecie, dobra, to ja z mieczem wejdę do oktagonu i ci obetnę łeb i powiem, łeb ci spadł, kurwa. Zobaczę to. Ale bardzo proszę o nierozmawianie
w taki sposób. No, no. GTA. W GTA oczywiście chodzi. Głupie gadanie. Mamy też streama na Twitchu. Miałeś okazję normalnie ze mną zawalczyć. Była akcja No Limit i tak dalej. Ja miałem naderwane wiązadło, a ciebie bolała noga. Jakbyś miał charakter i tak dalej, byśmy wyskoczyli, zrobilibyśmy ten No Limit i by się wszystko wyjaśniło. Zawalczyliśmy... Ale ty nie mów, kto ma charakter, czy kto nie ma charakteru, bo to ty, kurwa, spałeś w oktagonie, jak cię pierdolnąłem. A i tak z tobą wygrałem. A i tak wygrałem z tobą. Najpierw cię znokautowałem. I zobacz, że nawet śpiąc... Nawet też, zostałeś dwa nokauty w ciągu sekundy. Zobacz, jak skończyłeś. Tak. Kurwa, spójrz, jak ty się kompromitujesz w tym internecie, odkąd cię pierdolnąłem. Tak. Jesteś skończony, a w momencie, jak wyjdziesz ze mną drugi raz, to będzie game over twojej kariery. Game over. Dobra, słuchajcie, jedna rzecz. Ty jesteś Amadi w teamie Wojtka Golina, mów, tak? Tak. Czyli wygracie naprzeciwko nas. A wyobraź sobie, że dochodzi do takiego pojedynku, że wy awansujecie i awansuje nasza drużyna i dochodzi do konfrontacji na boisku. No ja bym strasznie chciał brać. Skoro Bomba miał być taki dobry. Dobra, puu. Ale wiesz, Bomba miał jedną przegraną walkę. A to do Alana, nie wiem czy widzieliście, że w Ameryce na Reddicie był na głównej, tak. Wstawiają go jako przykład człowieka, dlaczego warto czytać książki. Nie, jest, tak, jest. Tak.